Otwieram 14. zwyczajną sesję Rady Gminy Budawa. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych na ogół. Znam 15 radnych ze stanowym kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwałę. Witam serdecznie radnych, witam zaproszonych gości. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do realizacji porządku obrad 14. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Ustalony przez mnie porządek otrzymaliście Państwo w zaproszeniach. Do przypomnienia podam jego brzmienie. Punkt pierwszy, otwarcie stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt czwarty, podjęcie wniosku i interpelacje. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawach. Wniesienia skargi na stanowisko Wojewódzkiego Kuratora Oświaty. Następnie komunalizacji nieruchomości na terenie gminy Lubawa. Punkt szósty, odpowiedzi na wnioski i interpelacje. Punkt siódmy, zakończenie obrad. Czy w sprawie ustalonego przez mnie porządku obrad ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Uznaję, że ustalony przez mnie porządek obrad Rada Gminy przyjmuje. Przystępujemy do kontynuacji porządku obrad. Drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 13. zwyczajnej sesji był ułożony do wglądu w biurze Rady, czyli w obecności przed dzisiejszą sesją. Czy są uwagi do protokołu z 13. sesji? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła wiadomości i zatwierdziła treść protokołu z 13. zwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2015 roku. Punkt trzeci, sprawozdanie działalności wójta w okresie między sesjami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, przedstawiam sprawozdanie. W tym czasie wydałem zarządzenie między innymi w sprawie powierzenia danym raczej pełnienia obowiązków kierownika Biblioteki Publicznej Wybudowa na okres od 1 stycznia 31 grudnia 2016. Wydałem zarządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 roku rocznego planu kontroli zarządczej, zewnętrznej w innych jednostkach organizacyjnych oraz osób prawnych nie będących jednostką samorządu terytorialnego. Wydałem zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Ludnowa do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach. Wydałem dwa zarządzenia w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułu, o których mowa w artykule 26 ust. 1 w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Rozstrzygnięto dwa tygodnie ofert na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Łączną kwotę zadania 19 tysięcy złotych. Realizacja zadania wybrana w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Ostródzie, z którym podpisałem umowę. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji imprez sportowych w 2016 roku. Dla realizacji tego zadania wybrałem ofertę Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespołu Sportowego Lubawy, z którym podpisałem umowę. W omawianym czasie podpisałem umowy dzierżawy nieruchomości na kolejne 3 lata z przychodniami ADN-PS-u w Prądnicy i medyka w Rożentalu
Urzędem Pracy w Iławie. W tym okresie również uczestniczyłem w spotkaniach w uroczystym otwarciu nowej podstacji pogotowia w Iławie. Uczestniczyłem również w spotkaniach roboczych. Było kilka tych spotkań roboczych z projektantami, wykonawcami inwestycji realizowanych i planowanych na terenie gminy Lubawa. Uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady poświęconym materiałom stanowiącym dzisiaj pod programem sesji. Również, proszę Państwa, chciałbym poinformować, że dzisiaj rozpoczynamy się zebrania wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych. To znaczy zadania sprawozdawcze wyborcze, minęło 5 lat, to sprawozdawcze, ale również i wyborcze spotkania, zebrania i dzisiaj odbędą się zebrania w jednostce Rozpoczego i Prętnica. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są 14 sesja.